Szczęść Boże, katedra brzmi dumnie. Kojarzymy ze wspaniałą budowlą wzniesioną przed wiekami, w której odbywają się ważne uroczystości kościelne, w której sprawuje się liturgię mszy, krzyżma czy święcej. Najczęściej jest to też miejsce pochówku biskupów. Katedra to także miejsce zasiadania profesorów na wyższych uczelniach. To tron. Ale w przeszłości katedrą był także drewniany taboret, na którym zasiadł nauczyciel, aby być wyżej niż siedzący na ziemi uczniowie i słuchacze. I dziś właśnie spróbujemy przejść od taboretu do dostojnego tronu. Nam taboret kojarzy się z elementem wyposażenia kuchni, bo poręczny zajmuje mało miejsca, można na nim usiąść, ale i można na nim się wspiąć wyżej, choćby po to, żeby zawiesić firanki czy umyć okna. Gdy zajdzie potrzeba, może posłużyć jako stolik do postawienia kubka z kawą, gdy siedzimy na balkonie w słoneczny dzień. Nie jest jednak zaszczytnym meblem. Obchodząc dziś święto katedry świętego Piotra, wypada przyjrzeć się temu apostołowi i dostrzec w nim ową przemianę i dojrzewanie. Szymon, syn Jon, poławiacz ryb z Galilei, współprowadzący wraz z bratem i ojcem swój biznes. Normalne zajęcie, jakiego podejmowali się ludzie w tamtym czasie i miejscu. Nic nadzwyczajnego. Umiał wiosłować i naprawiał sieci. Miał lepsze i gorsze połowy, bo kiedyś powiedział, że całą noc byli na łodzi i wrócili z niczym. Ale i też jest posłuszny, bo jak Jezus poprosił go, to na nowo wypłynął na jezioro, choć wiedział, że to kiepski pomysł. Może chciał w ten sposób udowodnić, że on zna się na tym lepiej. Jakże wielkie było zdziwienie, gdy sieci zaczęły im pękać od ilości ryb. Nie wytrzymał i powiedział Jezusowi, odejdź, bom grzesznik. Pomocny też był, bo na górze Tabor zaoferował się z przygotowaniem namiotów dla Mojżesza i Eliasza. Potem skulił się zawstydzony i wystraszony, bo chyba dotarło do niego, że to było tylko widzenie, a nie rzeczywistość. Nie brakuje mu też porywczości, bo na widok Jezusa idącego po wodzie też tak chciał. No ja nie dam rady? Jak mawiają, pycha idzie przed upadkiem, więc zabrakło już tej pewności i zaczął się topić. A najważniejszym momencie zdezerterował, jakby mu ktoś pamięć skasował. Nie znam tego człowieka, dało się słyszeć. Wrócił do swoich zajęć, może po to, żeby nie było widać zapłakanych oczu. Żeby przetrawić swoje życie jeszcze raz, po kolei, na nowo je poukładać. Można powiedzieć, że przyszedł czas na dojrzewanie, na przemianę, na stanie się opoką, skałą czy tronem. Uległość, o której mówiłem wczoraj, wrzeszła w życie. W dzień pięćdziesiątnicy wyszedł na ulicę jako zupełnie inny człowiek. Nie był napełniony tym, co jego, ale tym, co Boże. Zrozumiał, że wzięcie sobie za przewodnika Ducha Świętego poprowadzi go w zupełnie nieznanym mu dotychczas kierunku. Że już nie będzie robił tego, co chce, ale to, co słuszne. Nie będzie musiał ukrywać się, myśląc o swoich słabościach, ale z tych słabości uczynił swoją tarczę. Stanął w prawdzie. I tak od taboretu, który spełnia wiele funkcji, przeszliśmy do tronu, który zasiada łaska Boża. W historii Piotra widzimy siebie, naszą porywczość, pewność siebie, pychę, mówienie bez namysłu, nieporadność, butę, kłamstwo, wstyd, lęk, brak poczucia wartości, bo przecież jestem do niczego, choć nigdy nikt tak do mnie nie powiedział. I dzięki Piotrowi wiemy, że tym bardziej potrzebujemy Boga w swoim życiu. Im więcej oddajemy Mu siebie, tym więcej Jego łaski jest w nas. Współpracując z Nim, nabieramy wartości i stajemy się katedrą dla innych ludzi. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem.